Specjalnie dla oficjalnego serwisu internetowego Unii Nowa Serzyna, Mariusz Pukiełka. Mariusz, mogę po imieniu? Oczywiście. Mariusz, powiedz mi, ty jako piłkarz z reprezentacyjną karierą, jak oceniasz takie turnieje? No jest to turniej, tak jak wspomniałem, administratorów piłkarskich stron internetowych, dziennikarzy sportowych, wy gracie w klubach sportowych, tą otoczkę taką później medialną tworzą redaktorzy stron internetowych, biura prasowe. Jak oceniasz taki ten turniej, Adminka 2014? Czy słyszałeś kiedykolwiek o tej edycji, czy teraz dowiedziałeś się od kolegów? Dobry wieczór. Pierwszy raz o tym słyszę od kolegów z Tarnobrzega, od siarkowców. Każdy turniej taki, który ma na celu pomóc chorym dzieciakom, chorym dzieciom czy jakimś innym instytucjom, jest bardzo szczytny. Bez względu na to, gdzie on się odbywa, jak on się odbywa, powinniśmy wszyscy dołożyć wszelkich starań, żeby na tych turniejach się pojawiać i robić wszystko, aby tym ludziom pomóc, bo oni na to zasługują. My jesteśmy zdrowi i z tego powinniśmy być dumni, natomiast te osoby tego nie mają. To jest z jednej strony bardzo przykre, a z drugiej strony bardzo szczytne, że ktoś taki jak wy, portale internetowe zajmują się tym i robią wszystko, żeby tym dzieciakom pomóc. Wielkie, wielkie dzięki, bo coś takiego jest nieocenione. Mariusz, ty swoją karierę tutaj piłkarską budowałeś na ciężkiej pracy. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że na obecną chwilę można powiedzieć, że jesteś jakby w tym momencie może nie produktem marketingowym, ale osobą, która w jakiś sposób jeszcze tutaj cały czas przyciąga osoby, firmy, które są zainteresowane tym, żebyś mógł odwiedzić na przykład ich obiekty? Czy to cię w jakiś sposób cieszy, czy mobilizuje? Jak ty odbierasz na przykład takie zdanie o sobie? Bo dzisiaj po prostu słyszałem, że komuś by zależało na tym, żeby jednak gdzieś się pojawić w jakimś miejscu, że jednak jesteś osobą, która przyciąga cały czas. Jestem z tego dumny. Jeżeli mogę w jakiś sposób, jeżeli moje nazwisko przyciąga sponsorów, przyciąga ludzi, jest mi niezmiernie miło, jestem bardzo szczęśliwy. Ciężko mi się do tego odnieść. Natomiast to może głupio zabrzmi albo jakoś dwuznacznie. A jeżeli moje nazwisko ma pomóc, to ja mogę codziennie bądź co tydzień przyjeżdżać do takich instytucji, do przedszkoli bądź do szkół, tak jak robię to w Tarnobrzegu. Mogę to robić w każdym zakątku Polski. Jeżeli to ma pomóc dzieciakom i innym instytucjom, które tego potrzebują, zrobię to z wielką przyjemnością, bez żadnego zmienienia oka. Bo wiadomo, że nie robimy tego dlatego, żeby to zrobić, tylko robimy to w jakimś celu. Mariusz, możesz się przypomnieć teraz kibicą obecnie na Podkarpaciu, gdzie obecnie grasz? Akurat w tym momencie nie gram nigdzie, nie mam klubu. Skończyłem grając piłkę w Wiktorijkę. To było w czerwcu. Nie powiedziałem ostatniego słowa. W przyszłym tygodniu podejmę decyzję o tym, gdzie będę dalej kontynuował moją przygodę z piłką. Jeżeli to się nie uda, no to będzie to chyba jakiś sygnał, że zapotrzebowanie na moją osobę stricte piłkarską już wygasło. Będę zajmował się szkoleniem młodzieży. Mam w planach otworzenie Akademii Piłkarskiej w Gorzycach. Wygląda to bardzo dobrze, ale tak jak mówię, musimy poczekać do 8 stycznia, wtedy okaże się, czy zespoły, które są mną zainteresowane, o których rozmawiamy, z którymi rozmawiamy, dojdziemy do porozumienia. Jeżeli nie, no to będzie świadczyło o tym, że Mariusz Kukiełka już chyba piłkarsko nie jest potrzebny. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj powiedziałem, że usłyszałem opinię, że Mariusz Kukiełka jest osobą, takim wizerunkiem również polskiej piłki nożnej. Mam nadzieję, że to jest też jakaś taka motywacja dla ciebie jednak, że to, co zostawiłeś pod na boisku, że jednak znalazł jakieś odzwierciedlenie, że ludzie cię w jakiś sposób szanują, doceniają i chcieliby cię widzieć u siebie. Czy to jest jakaś nagroda dla ciebie, jakieś wyzwanie, jakaś dodatkowa motywacja jeszcze? Oczywiście, że to jest nagroda, natomiast nie mylmy tego z tym, że mam być na boisku. Mhm. Grać w pierwszej, tak, drugiej lidze, nie mylmy tego. To, że ludzie mnie kojarzą, że ludzie chcą mnie zapraszać, to jest największa nagroda, jaka mogła mi się przytrafić. Bo nie ma większej nagrody, jeżeli grasz w piłkę, ludzie się kojarzą, szanują i zapraszają na tak szczytne cele. Nie znajdę innego wytłumaczenia, nie znajdę innej większej satysfakcji z tego, co robiłem
i tym ludziom się to podobało. I jeżeli moje nazwisko przyciąga sponsorów, jeżeli moje nazwisko jest zapraszane, moja osoba jest zapraszana, to jest chyba znak, że robiłem coś dobrze, coś w czym byłem dobry i to chyba powinno wystarczyć za komentarz. Mariusz, poznałeś już Nową Sarzynę, a szybciej się zawsze kojarzyła Unia Nowa Sarzyna. Większość będzie wywiadu pewnie słyszała kibiców Unii Nowa Sarzyna. Powiem szczerze, że nie chcę tu w jakiś sposób mydlić nikomu oczu. No, Unia Nowa Sarzyna skojarzyła mi się z klubem. Nie będę mówił, że to jakaś tam wielka nazwa, bo naprawdę nie wiem, czy to była trzecia liga, czy czwarta liga. Trzecia liga. Nie chcę kłamać. Natomiast ten klub był gdzieś zawsze tam słyszalny w moim środowisku. To, co teraz zrobiliście, tylko gratki, nic więcej. Natomiast, tak jak wracając do twojego pytania, była słyszalna, ale jakie macie osiągnięcia, co robiliście, proszę, nie obraźcie się, ale nie mam pojęcia. No, głównie sukcesy akurat nie w ostatnim czasie to bardzo dobra gra i bardzo dobry półmetek rundy jesiennej wcześniej, jeszcze zanim mieliśmy sponsora strategicznego pod egidą Pawła Wtorka. Ale Mariusz, powiedz mi, jeszcze póki co mamy święta, jakie życzenia świąteczne przekazałbyś tutaj kibicom Unii Nowa Sarzyna, osobom, które odwiedzają portal Unii Nowa Sarzyna, no i było, nie było jeszcze tutaj cały czas, wiadomo, działam na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna. Jakieś życzenia świąteczne? No myślę, że dla kibiców Unii Nowa Sarzyna to jak najwięcej wygranych meczów, 3 punktów, zadowolenia ze swoich zawodników z gry, aby ci chłopcy, którzy byli na boisku, dawali im jak najwięcej radości. Bo kibic przychodzi na trybuny po to, żeby oglądać dobry spektakl. To będzie chyba wymierne dla kibiców, dla waszego miasta, społeczeństwa tutaj. Aby sport się rozwijał, aby takie turnieje nie były tylko jednoroczne. Być może uda wam się zorganizować turniej może w lecie. Do czego was serdecznie namawiam. Ja będę pierwszy, który tutaj przyjadę, bo wiadomo, że to jest szczytny cel. Normalności w kontaktach między miastem a klubem. No i przede wszystkim zdrowia, bo to jest jedyna rzecz, której nie można kupić. Czy z tego, co słyszę, jeżeli będzie jakiekolwiek zaproszenie z Nowej Sarzyny, można liczyć na Mariusza Kukiełkę, że przyjedzie do Nowej Sarzyny, jak będzie tylko miał czas i możliwości i w jaki sposób czasami pomoże zareklamować dany turniej, jeżeli ma on cały czas ten szczytny cel charytatywny, jaka jest pomoc dzieciom? Oczywiście tak, bo robimy to właśnie w tym celu. Jeżeli tylko będę w pobliżu i dostanę od was zaproszenie, zrobię wszystko, aby się tutaj stawić. Mariusz, dziękujemy ci bardzo serdecznie. Życzymy samych trafnych decyzji w nowym roku, znalezienia dobrego klubu, czy też względnie założenia Akademii Piłkarskiej, która będzie przynosiła tobie satysfakcję, a wychowankom tej Akademii jak najwięcej później pożytku, nie tylko na boisku, ale również, żeby w jakiś sposób poprzez sport kształtowały się również ich umysły. Dziękujemy serdecznie za wizytę w Nowej Sarzynie i zapraszamy na przyszłość również do nas. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja ze swojej strony życzę wam takich turniejów jak najwięcej, tak szczytnych celów, takiej oprawy, takiej gościnności, pomyślności w nowym roku i do zobaczenia niebawem, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Oficjalnego serwisu internetowego Unii Nowa Sarzyna, Mariusz Kukiełka. Dziękuję.